Znaczy, ten okres, kiedy się, to były lata 50. Początek, jak ja zacząłem. Oni zaczęli w 46 roku, ci panowie, grać, nie? W 46. Oni już byli po prostu wmontowani w to życie sportowe i zawodowe. I trzeba było się wkomponować w ich sytuację. Przychodziły całe rodziny, bo nie było telewizji jeszcze w ten czas w Bytowie. I to był okres jeszcze po nie tak dawno po wojnie, także trzeba było odreagować się. Nie? Także tutaj, tam rosły brzozy, a boisko żużlowe było, czarna bieżnia była. Tutaj siedzieli, tam siedzieli w jakiś sposób. Z rodzinami, z dzieciakami i nie było tam żadnych takich uwag pod adresem piłkarzy, sędziów. Do sędziów to tylko mogli, krzyczeli albo sędzia do telefonu, albo sędzia kalosz. Nic więcej. A te koszulki, to nie są koszulki z Bytowa. To mój kolega, też trener, Krzysiek Stobiński. Do Niemiec wyjechał i mówi: Kazik, ja ci przyślę, bo on tam zaczął się bawić piłkę i przywiózł koszulki te. I oni, chłopcy, założyli koszulki, tam jest zupełnie nazwa inna, nie Bytowi. No co to był za zespół? Jakiś niemiecki, nie? Niemiecki chyba. To jest niemieckie w koszulkach niemieckich. Ja mam taką koszulkę, a te koszulki dostaliśmy z pogoni Szczecin, za Pokładowskiego. Te tutaj? Tak, za Pokładowskiego. Cały komplet. Trener to musi być nauczycielem też, nie? I wychowawcą. A pierwszy mój zespół to składał się z zawodników szkoły zawodowej. Cały, między innymi Leszek Pałasz, Różyło, który wyjechał później do Kanady, wiele innych. Ja tam gdzieś mam ten wykaz cały z tych lat. Także musiałem się wkomponować, bo jeszcze byłem dosyć młody, a oni do średniej szkoły chodzili, a z młodzieżą trzeba było umieć pracować. I to było jakby nowy etap mego życia. Postanowiłem sobie, że jeżeli się nie będę nadawał, jeżeli nie będą mnie rozumieli młodzi ludzie, to nie ma sensu. Ale doszłem do wniosku, że pewien talent tym mam. Także, ale zamysł nie był od razu, że na pewno wejdziemy do trzeciej ligi. Ale sytuacja w ostatnim sezonie pokazała, że jesteśmy w stanie. Zakończyłem jesień 93 na piątym miejscu, ale różnica do pierwszego było 2 punkty. Ja tu wywiad dawałem do gazety, że skóry nie sprzedamy tak łatwo, bo wiedziałem, że chłopcy naprawdę, oni chcieli coś pokazać, że są najlepsi w województwie, a więc słupskim, nie? No i to się udało. I to był chyba ostatni moment, kiedy można było coś zawalczyć, bo to był taki rocznik, który naprawdę dobrze się wkomponował w tą piłkę bytowską i nie tylko. Bo i to byli chłopcy, z którymi pracowałem od małolata. Najbardziej przyjemna chwila w mojej karierze w Bytowie, tak? No, awans do trzeciej ligi, rok 94-95. Podróż na ostatni mecz do objazdu, taka troszkę niefortunna, bo wypadek mieliśmy. Mecz sam trwał 115 minut. No, skończyło się remisem, także sukces, awans. Właściwie graliśmy swoimi zawodnikami. No i powrót do Bytowa. Wspaniały przemarsz ulicami.
bytowa z kibicami razem. Także to była najbardziej taka przyjemna chwila bytowa. Jednym z bardziej pamiętnych meczów był ten z dzieciństwa. Ten najbardziej pamiętamy. Miutki w pamięci właśnie spotkanie z Wybrzeżem Objazda dawał nam awans do trzeciej ligi. Musieliśmy ten mecz zremisować. Rywalizowaliśmy razem ze Startem Miastko. To był pojedynek korespondencyjny. Oni grali w Dębnicy Kaszubskiej, my właśnie w Objeździe. Bardzo szybko bramkę zdobył Bogdan Dułak. Prowadziliśmy 1-0. Na trybunach 200 kibiców z Bytowa, euforia radości, jednak musieliśmy ten wynik utrzymać. Po chwili gospodarze doprowadzili do wyrównania. Obawialiśmy się, że sędzia, który sprzyjał gospodarzom, przeszkodzi nam w tym. Na szczęście do przerwy Jacek Wojach piękną bramkę zdobył i prowadziliśmy już 2-1. Dowiedzieliśmy się w przerwie, że Start Miastko prowadzi i my ten mecz musimy co najmniej zremisować. Po przerwie coś się stało, coś było nie tak, bo gospodarze co chwilę otrzymywali prezenty od sędziego. W efekcie było 2-2. W momencie, gdy zbliżała się 90. minuta, napięcie rosło. Myśleliśmy, że już powinno być koniec, jednak sędzia przedłużył to spotkanie aż o 10 minut. Na szczęście nic takiego się już złego nie stało. Skończyło się 2-2. Nasi piłkarze awansowali do trzeciej ligi. I tego dnia najszczęśliwszy może nie był sam trener Cezary Kłakowski, a Kazimierz Marciniak, który całe życie marzył o tym, aby jego klub awansował do trzeciej ligi. I to marzenie właśnie w 1994 roku się spełniło. Momenty sprowadzenia wtedy jeszcze Bytowi Bytów. To był mecze w grupie Słupskiej Ligi Okręgowej, które decydowały o awansie do trzeciej ligi seniorów. Jeden z meczy, który najbardziej mi utkwił, to był mecz z Jantarem Ustka. Mecz prowadziliśmy 2-0 w meczu i jeden z zawodników, Tomasz Ignatowicz, był zawodnikiem młodzieżowym, który musiał grać w zespole, uległ kontuzji i chciałem przeprowadzić zmianę. W momencie, gdy służby medyczne udzielały pomocy, podszedłem z zawodnikiem rezerwowym do sędziego i mieliśmy dokonać zmianę. Zawodnik wszedł już na boisko, ale podbiegł do mnie za chwilę, powiedział trenerze, ja nie jestem młodzieżowcem, będziemy mieli walkovera. I w tym momencie szybko wycofaliśmy zmianę i zawodnik, który był kontuzjowany, musiał dograć mecz do końca. A dzięki uwadze zawodnika rezerwowego no nie straciliśmy punktu walkowerem i to był jeden z decydujących momentów, które zadecydowały o awansie do trzeciej ligi seniorów. Innym takim ważnym w moim życiu trenerskim momentem był mecz z Wybrzeżem Objazdą, który decydował o bezpośrednim awansie. To był mecz ostatniej kolejki. Naszej drużynie wystarczył remis i po piętach deptał nam zespół Start Miastko. Jadąc na mecz, autobus nasz potrącił starszego pana, który, jak później się dowiedzieliśmy, zmarł w szpitalu. No niestety policja zatrzymała nasz autobus. I całe szczęście, że rzesze kibiców za nami podążały, zawodnicy plus trenerzy, trener i kierownik. Dojechaliśmy na mecz do Objazdy spóźnieni, ale prywatnymi środkami lokomocji. Mecz zakończył się wynikiem dla nas korzystnym. Pomimo, że graliśmy w 10, mecz został przedłużony o 12 minut i to były chwile, które no, tak najbardziej mi utkwiły w pamięci. Oczywiście również chwile i momenty to takie może już mniej znaczące awanse z zespołami młodzieżowymi do Pomorskiej Ligi Juniorów, które również były znaczącymi, ale już nie tak jak te, o których wspomniałem wcześniej. Witam Państwa, witam wszystkich kibiców Bytowi. Zostałem poproszony o wskazanie kilku ważnych momentów związanych z grą w Bytowi. Wybrałem takie trzy momenty,
Pierwszy, bardzo dawno temu, bodajże 93 albo 4 rok, już byłem 2 lata poza Bytowią, grałem w tym czasie w Pogoni Lęborg. Przyszło nam grać tutaj na tym stadionie z Bytowią. Ówcześnie Bytowia grała w tym momencie w trzeciej lidze, bo outsiderem tej ligi. No ale graliśmy tutaj bardzo ciężki mecz, do 88 minuty przegrywaliśmy 1-0, no i przyszły te 3-4 minuty ostatnie tego spotkania, no i udało mi się przechylić zwycięstwa na naszą korzyść, czyli na korzyść Pogoni Lęborg. Strzeliłem w przeciągu 2 minut bodajże 2 bramki, jedna zwłaszcza pamiętam ją, więc musiała być ładna, bodajże to była na 2-1 same okienko. Bronił wtedy Grzesiu Szymczewski, pamiętam jak dziś, no i Bytowia była w tym momencie bardzo blisko zwycięstwa. W tym meczu my graliśmy bardzo słabo, no ale te 2-3 minuty zaważyły o naszym zwycięstwie. To jest taki pierwszy mecz, który bardzo dobrze pamiętam. Z tym związana jest jeszcze anegdota, bo graliśmy ten mecz w niedzielę, pamiętam, na drugi dzień szedłem przez całe miasto zdawać egzamin maturalny, więc no, było parę docinek od kibiców idących przez miasto, ale ogólnie skończyło się wszystko fajnie, raczej były gratulacje niż jakieś inne trudne sytuacje. Kolejnym meczem, to już są czasy, można powiedzieć, bieżące, walka o awans do drugiej ligi, walka z Błękitnymi Stargard Gdański, wyjazd do Błękitnych. No i ten mecz tak naprawdę mógł zaważyć, mieliśmy przewagę nad Błękitnymi, ale ten mecz bezpośrednio miał zaważyć o awansie lub dalszej walce w kolejnych kolejkach. Udało się ten mecz wygrać 1-0, strzeliłem w tym meczu bramkę, więc można powiedzieć, że się przyczyniłem bardzo mocno w tym momencie już do takiego spokojnego dogrania tej ligi do końca. No i ostatnim meczem, który tak jakby spinał te wszystkie lata w taką klamrę, jest mecz z Chojniczanką tutaj na tym też stadionie. Przegrywaliśmy 2-0, praktycznie w pierwszej połowie nie mieliśmy nic do powiedzenia. Pamiętam jeszcze w 45 minucie Krzysiek Bryndlar miał pierwsza chyba nasza sytuacja w tym meczu na 1-1, nie uderzył sam na sam, gwizdek. I tak naprawdę do chyba 70, do 65, 70 minuty nic nie wskazywało na to, że my ten mecz jesteśmy w stanie wygrać. Praktycznie Chojniczanka przeważała, miała sytuację na 3-4-0 i gdybyśmy ten mecz przegrali 3-4-0, też byśmy nie mieli nic do powiedzenia. No i nagle, tak jak powiedziałem, bodajże 70 minuta, złapaliśmy wiatr w żagle, pierwsza bramka na 2-1, później strzelamy bramkę na 2-2. Dalej się motywowaliśmy, dalej goniliśmy ten wynik, wiedzieliśmy, że już mamy Chojniczankę, tylko kwestia jest tego, żeby dobić, można powiedzieć, Chojniczankę, no i to się udało. Chyba z tego, co pamiętam, też strzeliłem bramkę na 3-2 bezpośrednio rzutu wolnego, piłka przeleciała przez bramkę, wszyscy wyskoczyli, bramkarz się nie zorientował, piłka sama wpadła po koźle do bramki i to były takie te trzy mecze, które bardzo pamiętam i które tak mi zapadły w pamięć. Oczywiście tych meczów było wiele, ale te trzy, powiedzmy, były takie bardzo, bardzo ważne. Chwilą, która utkwiła mi w pamięci, jest właśnie nasz mecz pucharowy z Wisłą, które na tamte czasy było dla nas naprawdę olbrzymim wydarzeniem, bo dla nas w tym okresie nawet gra meczu sparingowego z drużyną, która była w Ekstraklasie, która była w tamtym czasie mistrzem Polski, która walczyła w tym roku, w którym my graliśmy też o mistrzostwo Polski, no to było coś niesamowitego, tak jak tłumaczę. Nawet kiedyś sparing, wtedy za czasów trzeciej ligi, bo to było w okresie, kiedy graliśmy w trzeciej lidze, nie zdarzało nam się grać nawet sparingów z drużynami z Ekstraklasy czy z pierwszej ligi. Zdarzało się, ale to sporadycznie. I takie wydarzenie naprawdę pozostaje w pamięci, tym bardziej, że na ten mecz przyszło kilka tysięcy ludzi, było przez firmę Drutek zorganizowana bardzo fajna, zbudowany stadion, cała oprawa meczu. Generalnie wspominam do dzisiaj tą sytuację, często zdarza mi się właśnie gdzieś w internecie czy gdzieś na płytach, które sobie nagrałem z tego okresu, oglądać ten mecz, urywki z meczu, zdjęcia. Kolejnym, jednym z takich też ważnych momentów w mojej przygodzie był awans do trzeciej ligi. Akurat nie pamiętam teraz dokładnie, czy to było w dzień moich urodzin, czy to było dzień przed, czy po moich urodzinach, kiedy jakby miałem podwójną okazję do świętowania. Wracaliśmy wtedy z Dzierzgonia, z meczu. No naprawdę fajna atmosfera, kibice nas też i tutaj na stadionie nas przywitali. W tym czasie, z tego co kojarzę, chyba też drugi zespół miał jakiś mecz i gdzieś tu spotkaliśmy się razem na stadionie. Ruszyliśmy sobie na miasto się troszeczkę
jakby pocieszyć tym całym sukcesem. Chciałbym życzyć zawodnikom, żeby w jednym klubie mieli tyle różnych miłych sytuacji do przeżycia. Były oczywiście też te gorsze, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że chyba patrząc procentowo, to były 90-10 te lepsze sytuacje były, tak? Awans do drugiej ligi, no to myślę, że po pierwsze, że jak to był ostatni, w którym ja uczestniczyłem jako zawodnik, no pamiętna feta, kiedy wróciliśmy do Bytowa, no już, my już po drodze troszeczkę poświętowaliśmy tutaj, pośpiewaliśmy w własnym gronie w autobusie, bo mieliśmy dosyć daleki, jak na tamte czasy, powrót, bo ze Starogardu Szczecińskiego wracaliśmy. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie też zachowali się nasi kibice, których tutaj przybyło naprawdę mnóstwo. Przywitali nas naprawdę, naprawdę super i mówię, najlepiej wspomina ten awans, ale mówię to po pierwsze chyba dlatego, że to był w moim wykonaniu, jakby wykonaniu drużyny, w której ja grałem do najwyższej klasy, to raz, a po drugie, no jakby to jest troszeczkę najświeższa sprawa z tych wszystkich, tak? Najpiękniejsze chwile w Bytowie, no pytanie jest dosyć trudne i nie można jednoznacznie na nie odpowiedzieć tak od razu. No cóż, mogę, myślę, pochwalić się najdłuższym stażem trenerskim pracy z pierwszym zespołem Bytowi. Pracowałem dokładnie 9 lat i miesiąc. Przez ten okres tych chwil miłych, przyjemnych było bardzo dużo i nie sposób je tutaj w tej krótkiej wypowiedzi wymienić. Ale powiem tylko tak, 3 awanse, które udało mi się z zespołem wywalczyć do kolejnych klas rozgrywkowych, na pewno były to wspaniałe, miłe momenty. Ten najważniejszy awans do drugiej ligi, do dzisiaj w internecie można obejrzeć radość kibiców bytowskich i to, jak rozmawialiśmy ze sobą, na pewno był to bardzo przyjemny moment. 3-krotny udział w finale Pucharu Polski na szczeblu województwa pomorskiego, 2-krotne zdobycie tego pucharu, 3-krotny udział na szczeblu centralnym w Pucharze Polski, plus pamiętny mecz, do dzisiaj chyba największe wydarzenie w historii klubu z mistrzem Polski Wisłą Kraków w wczesnym czasie. No, tych momentów pięknych takich i wspaniałych, które pozostaną na zawsze w mojej pamięci, było bardzo dużo. I oczywiście tylko te momenty chcę pamiętać, tylko to chcę wspominać, bo trzeba pielęgnować dobre przeżycia, a te złe trzeba wyrzucać z pamięci i tak też staram się postępować. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że życzę zespołowi Bytowi jak najlepiej, niech osiągają zakładane cele, niech radują dalej swoją grą kibiców. Ja zawsze będę pamiętał o tym 9-letnim okresie pracy w Bytowie, a tak jak powiedziałem, te miłe chwile, było ich bardzo dużo, wymieniłem tylko te główne, te, które dawały powód do radości, nie tylko mi, ale i całej społeczności bytowskiej i myślę, że tak niech już pozostanie. Moja pamiętna chwila w klubie piłkarskim, no jestem w klubie już 13 lat, także no moją taką chyba najbardziej pamiętną chwilą będzie ta Wisła Kraków, gdzieś przez większość ludzi przytaczana i faktycznie no było to firma Drutex, jak to się mówi, stanęła na wysokości zadania, pan Leszek Gierszewski ściągnął trybuny mobilne z Rumunii, z koncertu Madonny. No na pewno Polonia Warszawa, ten Puchar Polski też, co żeśmy grali, sami żeśmy sprzedawali bilety jako zarząd, sami żeśmy wpuszczali ludzi, rwali te bilety, no dużo, dużo, taka otoczka też przy tym była dość fajna. Polonia Bytom przed Wisłą Kraków przyjechał specjalny wysłannik z Bytomia tutaj do nas i patrzał, jak się wszyscy śmieli, Maciej Maciejewski tam zagrani, piłka tam, nie upilnowali, także wygraliśmy fajny mecz, był też dużo radości. Tak jak gdzieś tam w naszych gdzieś tam krótkich rozmowach, tam jak wspominałem też między innymi gdzieś tam z Grzegorzem Kraską w Rzeczynicy swego czasu się spotkałem. Spotkałem się swego czasu też z Krystianem Staniosem w Czuchowie. Oni też wspominają też między innymi to Wisłę Kraków i powiedzieli krótko, nam tego nikt nie zabierze. Myśmy w tym meczu zagrali fajnie i chwała im za to. I też naprawdę obydwoje chwalili klub, że fajnie było, zawsze wszystko wypłacone, jak to się mówi, nie, bo gdzieś tam ten... Zresztą u nas cały czas panuje taka zasada, nie wiadomo co się stanie, każdy ma zawsze do końca wszystko powypłacane, nie, to tam takie rzeczy się nie zdarzają. Chociaż byliśmy, swego czasu też biegaliśmy, jak to się mówi, za 100 zł, żeby w tym klubie cokolwiek się kręciło w okręgówce czwartej lidze. Teraz jest trochę lżej, bo jednak firma Drutex przejęła finansowanie klubu
i chwała mi za to. No, będąc skarbnikiem, w klubie, no, razem z Rafałem Gierszewskim dbaliśmy, jak to się mówi, o kondycję finansową. No to też tak było, że człowiek chodził do banku, do tej ściany płacił, wypłacał kasę, przychodził tutaj, chłopakom wypłacał. To były te tak zwane stypendia, czy tam za dojazdy, żeśmy też płacili przecież pieniążki. Było tego trochę. Fajnie się wspomina takie rzeczy, aż jak to mówią nieraz, z łezką w oku. Ja dość długo zastanawiałem się nad tym, który to jest ten mecz, który pamiętam najbardziej, który to jest ten mecz, który dostarczył mi najwięcej emocji. No i uświadomiłem sobie, że to nie jeden mecz, a dwa mecze, oba z sezonu 2004-2005, czyli z czasu, kiedy Bytowia walczyła w lidze okręgowej o awans do czwartej ligi. Pierwszy mecz to mecz wyjazdowy z Brdą Przechlewo, z Brdą, z którą w tamtym czasie toczyliśmy naprawdę zacięte boje, to był dla nas bardzo niewygodny przeciwnik, ale obawy okazały się nieuzasadnione, ponieważ Bytowia bardzo gładko wygrała z Przechlewem 5-0. Drugi mecz to mecz, który został rozegrany tydzień później w Lęborku, czyli z Pogonią, także bardzo niewygodny dla nas przeciwnik. No i tutaj to spotkanie było zdecydowanie bardziej zacięte, bo walka toczyła się do ostatnich minut, ale to Bytowia ostatecznie wygrała 2-1. To Bytowia wygrała w tym meczu, w którym było bardzo dużo dodatkowych smaczków, choćby za sprawą trenera Waldemara Walkusza, człowieka z Lęborka, za sprawą Mariusza Kalmaszka, także przecież piłkarz, który spędził wiele lat w Pogoni Lęborg. No i po tych dwóch zwycięstwach, mimo że do końca sezonu pozostało jeszcze 5 czy 6 kolejek, stało się jasne, że Bytowia zdobędzie w końcu upragniony awans do czwartej ligi. To te dwa mecze zapamiętałem najbardziej. 6 października 2009 roku jechaliśmy do Bytowa na mecz Pucharu Polski Drutek z Bytowi z Wisłą Kraków. To wiedzieliśmy, że do rozegrania tego spotkania potrzebny będzie stadion, że na stadionie potrzebna będzie trawa i że potrzebna będzie piłka. No i oczywiście, że potrzebny będzie mikrofon dla komentatora i reportera. Ale nie wiedzieliśmy, że na miejscu zobaczymy, że jest jeszcze jeden istotny element wyróżniający to spotkanie spośród innych meczów, na których z Rafałem Patyrą i Marcinem Szubą, kolegami z TVP Sport, wielokrotnie już bywaliśmy. Ten element to wiersze. To wiersze rymowanki. Zobaczyliśmy ich mnóstwo rozwieszonych na latarniach, pomiędzy latarniami. Całe miasto skąpane było informacji, wierszach o piłkarzach Drutek z Bytowi Bytów. Po raz pierwszy zobaczyliśmy, że można mieć aż takiego hopla na punkcie zespołu, któremu jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko do tych najlepszych. To było wrażenie, które pozostało we mnie aż do dzisiaj. Rok później byłem w RPA na Mistrzostwach Świata, ale tamto spotkanie z października 2009 roku pamiętam w sposób szczególny. Pozdrowienia dla całej Drutek z Bytowi. No trudno w 13-letnim okresie mojego pobytu w Drutek z Bytowi skupić się tylko na jednym pozytywnym elemencie. Takich zdarzeń, które zapadają w pamięci, jest wiele, ale takie trzy utkwiły mi najbardziej w pamięci. Na pewno jest to mecz z Wisłą Kraków, gdzie prawie 6 tysięcy osób gościło tutaj u nas na stadionie. Pokazaliśmy, że warto czasami dążyć do wyższych celów, bo kibice piłkarscy, kibice Bytowi po prostu stają na wysokości zadania. Drugim takim elementem na pewno, którego nigdy nie zapomnę, to jest oczywiście awans. Awans do pierwszej ligi, przejazd przez Bytów i wszelkie emocje z tym związane. A żeby się skupić na jednym, to może troszkę tutaj zadziwię Was i osoby, które to będą oglądały, ale bardzo takie wielkie, ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, jak nie tak dawno zresztą wieczorem zrobiliśmy próbę oświetlenia i po raz pierwszy zapaliliśmy na naszym obiekcie nasze nowe lampy. Było to coś wspaniałego, było to jakby ukoronowaniem tego i potwierdzeniem tego, że warto coś robić przez te kilkanaście lat, żeby osiągnąć to, co się tutaj zdarzyło. Ja myślę, że ten moment na pewno zostanie w pamięci do końca życia. A też uważam, że jakby jest to takie preludium do dalszych sukcesów i dalszej przebudowy naszego stadionu. No, nie wszystko od nas zależy, ale to był taki moment, gdzie było tutaj dosyć dużo ludzi i powiedzieliśmy sobie wszyscy, że warto nad tym pracować, żeby tu powstał taki stadion kameralny na kilkanaście tysięcy osób i na pewno zagospodarujemy go odpowiednio. To są takie momenty, które mi utkwiły w pamięci. Było ich jeszcze wiele, wiele więcej i mam nadzieję, że jeszcze wielu doświadczymy przyjemnych chwil.
Najbardziej pamiętna chwila, no trochę ich było, jestem już tu 5 lat, także trudno coś cokolwiek tak na szybko powiedzieć, ale myślę, że najważniejszym wydarzeniem i klubu, i moim był awans do pierwszej ligi. Także to była taka dla mnie chwila najmocniejsza i mam nadzieję, że kolejną taką, no taki ten niedługo też przeżyję z tym klubem. Awans może jeszcze jeden, także byłoby bardzo miło. Jeszcze mogę powiedzieć, że pamiętam pierwszy trening. Jak przyjechałem na pierwszy trening, także też pamiętam tak od początku do końca, nawet zawodników, którzy wtedy też ze mną przyjechali. No to też był taki moment, który utkwił mi w pamięci. Najwspanialszy moment Drutek Zbytowi Bytów. Nie ukrywam, że było ich sporo, jednak tym z najbardziej u mnie zapamiętanym w mojej głowie jest to moment awansu do pierwszej ligi na stadionie w Kluczborku. Choć mecz był przegrany, ale osiągnięty wynik we wcześniejszych meczach dał nam awans. Nie wspomnę również bardzo istotny moment, oczywiście mecz z Wisłą Kraków, który dla niejednego bytowiaka stał się czymś, o czym się mówiło przez długi okres czasu. Wcześniej jeszcze pierwszy awans do drugiej ligi, to też również taki moment najwspanialszy, choć powtarzam, najwspanialszy, oczywiście awans do pierwszej ligi. Drutek Zbytowi Bytów. Jeśli chodzi o taką najfajniejszą, najlepszą chwilę, do której zdarza się, że najczęściej wracam pamięcią, wydaje mi się, że to był mój pierwszy mecz tutaj w Bytowie. Był to mój debiut na tym stadionie. Wygraliśmy z bardzo ciężkim przeciwnikiem, jakim był zespół Wisły Płock i udało mi się tam strzelić też bramkę, więc można powiedzieć, że z każdej strony same plusy, same pozytywy, bo dobre rozpoczęcie sezonu, dobry debiut z mojej strony, bramka i jeśli chodzi o to takie dobre wkroczenie do drużyny. Myślę, że to był taka chwila, o której jeśli mam wspominać, to będę najczęściej wspominał, ale na pewno można też powiedzieć, że no każde zwycięstwo, które tutaj odnieśliśmy na stadionie własnym, na własnym boisku, bo było ich kilkanaście i w każdym mecz musieliśmy włożyć bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo siły i pracy w to, żeby wygrać i na pewno każde zwycięstwo cieszy, nieważne w jakim stylu, nieważne w jakich rozmiarach, nieważne z kim, bo wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, też przyjeżdżają po to, żeby wywieźć stąd punkty, a my pokazujemy, że nie będzie tak łatwo i myślę, że to są takie chwile, które człowieka i zawodnika najbardziej cieszą. Cieszy mnie też to, że tak, to jest taki niuans i to jest taka bardziej moja prywatna sprawa, ale że dzieci moje tutaj czują się dobrze, bo nie wstydzą się, nie mają problemów, żeby tu przyjeżdżać po meczach, często wchodzą na boisko i czują się jak w domu. Moja najwspanialsza chwila podczas pracy w Drutek Zbytowi. Trudno to powiedzieć, tych chwil jest mnóstwo. Każdy wygrany mecz, tak? Każdy wygrany mecz niesie ze sobą ogromne przeżycie, ogromny tutaj poziom zadowolenia i wkład pracy, który jest włożony. To każdy wygrany mecz jakby to oddaje. Chwil, mnóstwo, każdy awans, a było ich trochę od czasu, kiedy w tym klubie się zajmuję. A z tych ostatnich wydarzeń, które miały miejsce z tych na dzień dzisiejszy najświeższych. No myślę, że to wygrana meczu w Chojnicach 6-1. Tak? Nowe otwarcie stadionu w Chojnicach, pełne trybuny, wspaniała oprawa. Przyjeżdżając na ten stadion przy komplecie publiczności, przy pięknie zorganizowanym w Chojnicach, przy pięknie zorganizowanej oprawie, baloniki, trzy kolory, to wszystko miało swoją otoczkę, swoje znamie. I tak sobie wtedy myślałem, wygrać w tym meczu w Chojnicach byłoby bezsenne, ale wygraliśmy 6-1. No i to, co czułem wtedy, to kto tam był, to wie o czym mówię. Dzisiejszy klub to nie ma porównania z tamtym, to oni mają bajkę, także